nie bez powodu się tak ubrałem. Właśnie mogę wam ogłosić, że rusza sprzedaż największego koncertu Paliona, jaki widzieliście. W Warszawie 18 sierpnia, czyli wakacyjny koncert, w plenerze na zewnątrz, odbędzie się koncert Paliona na 9000 osób. Info z pierwszej ręki, zagram tam nowy numer Ale 2. Tak, niedługo będzie nowa piosenka Ale 2, także mam nadzieję, że się cieszycie. Kupujcie bilety, by usłyszeć wszystkie piosenki, bo tak grubego wydarzenia jeszcze nie było. Chcesz być na koncercie? Kupuj bilet z linku w opisie i zapraszam. Mogę wejść do ciebie? Zapraszam. Dzięki. Co się dzieje? Mam złą informację. Czemu złą? X wrócił. Zdejmij ten... Jak X? X wrócił. Dobra, X wrócił, znalazłem X'a. Przecież to skarb, no gdzie jesteśmy na bezludnej wyspie, to będzie skarb. To... Ale to jest X. No X, X, czerwony, ja pokażę, a jest czerwony, nie. Jest. Czerwony X, za skarb na bezbrudnej wyspie. Piraci go szukają, no. Jak ty go znalazłeś? Chcesz się założyć? Nie wiem, ale chodzi po wszystkich, bo ja ci nie wierzę. Dobra. Milki, znaleźliśmy X. Spokojnie, jakiego X'a, co? Do tego potwora. Co? Widzowie, a wy możecie znaleźć w linku w opisie. Co? Ja jestem X. Dave'o! Widzowie, Dave'o wrócił, Dave'o nas odnalazł! Dave'o nagrał odcinek, odnalazł widzowie naszą wyspę i jest z nami na bezludnej wyspie, ale Dave'o, my się ulatniamy z niej niedługo. Oj tak, co? Czemu? Serio. Tylko musimy, musimy pokonać mega potwora, który pewnie jest SpongeBobem. Ja mam z tym doświadczenie, bo mnie zeżar. Dobra, hola, co z tym X'em? Bo ja nic nie rozumiem. A gdzie jest X? Homar? X wrócił? Dobra, wrócił. Ej, to Bolo, gdzie jest Bolo? Bolo się zamienił w Homara. Czekaj, nie. Dobra, Dave, znajdź wejście do domu Bola, a zanim Dave znajdzie wejście do domu Bola, widzowie, wypadajcie, link w opisie, największy koncert Paliona w Warszawie, 18 sierpnia. Jeżeli nie macie jeszcze biletu, zapraszam serdecznie. Ja mam już 14. Mirki ma już 14. Tak, ja mam 14 biletów i wam będzie... każdego dnia kupuję jeden bilet, więc o, dlatego się zmniejsza, śpieszyć. Zmniejsza się liczba i widzowie, wpadajcie również na Palion, sobie kupujcie brelok każdego. Jak znalazłeś? Znalazłem, jestem w środku, a poza tym, to w Warszawie może będę. Może będzie Dave'o! Dave'o Żabka! Widziałeś, to jest najgorsze wejście do domu, jakie mogłeś sobie wymarzyć. No nie, tu zaś tak wali, Boże Święty, ale człowieku, ty co ty jesz? Teraz jest jak taka lipka. Co? Jak taka lipka. Dobra, Dave, co sądzisz, że... No patrz, jakie ma wejście do domu. Uważam, że to jest najgorsze wejście do domku, jakie widziałem w prehistorii czasów, nie? To mógł tylko bolowym. Co się dzieje? Byłem na każdym Palionowie, nigdy nie widziałem tak beznadziejnego wejścia. Robaki nie wiedzą, jak wejść do mojego domu. Tragedia. 0/10, to powinno być zniszczone. O, odejdź, Homara. Patrz, wiesz, jak on jest głupi, patrz. O, czekaj, nie mam z tego go walnąć. Patrz, nie gryzę nawet już. Gryzę, stypię to tak mocno. Zostaw Komarka, zjemy go potem. Co ty robisz? Robię nowe wejście. Wypadł z tego. Ładne, dobre, no. Git, tak jest git. Nowe wejście, patrz. Wypadł, co wy lubicie. Git jest teraz. I to będzie furtka. No i klasa. Dobra, czekajcie! Lolo znalazł jakiś czerwony X i obstawiam, że to jest skarb piratów, tylko powiedz, gdzie on jest. O! No, za mną. Co cię walnęło? Co cię... Ty znalazłeś skarb i się nim dzielisz? No to jest X Palionowa, a on myśli, że to jest skarb, X postać z Palionowa, to jest X... Dobra, ja znajdę sam, dawaj, szukamy. X Palionowa byłby niezły, to pierwszy znajdzie to... Tu jest! Nie, to nie to! Takie coś! Co ty robisz? Bierz te bambusy, pokaż to! Dobra, kopcie wszyscy! Jest skarb! Wypadkowo! Szybko? Nic tam nie mam. Kto tak go szybko znalazł, no? Lolo coś ma. Dobra, bo Lolo pewnie zdjął. Co było? Nic nie było w środku? Nie. Ja mam, bo byłam po prostu... To nie było, tylko zabrał. Jak nie było nic w środku? Ja mam, no ja mam. Ja widziałem, że była książka. Nie mogę, nikt mnie nie słucha tutaj. Ale zawsze tak robią. Oni robią... Ale ty też, ty na czele jesteś właśnie ich, wiesz? Ale nie o to chodzi, że ci nie słuchamy, bo to jest najmniejsza teraz właśnie sprawa w ogóle, która występuje. Ja się w ogóle nie słucham. No, ja mam tej książki w takim razie. Nie, ale poczekaj, bo ja chcę powiedzieć, że piraci zawsze tak robią, że kopią X i niby tam jest skarba, zawsze tam jest butelka z mapą i tam jest mapa do skarbu pewnie. No tak kiedyś było w filmach, ale teraz my nie jesteśmy w filmie, koleś. Jak to dawaj nie? Tu... Ja się kręcę.
Aha! No, no. Cześć, widzowie. Odpal książkę. Co tam dobra, masz? Dobra, no jest podejrzana, proszę cię bardzo. Okej, okay, dobra. Jak mi coś wyskoczy, to mówcie. Czytaj! Ja nie mogę, liczby. Co tam masz? Liczby. Liczby, matematyka! To nie liczby, to są kordy. A gdzie ty masz kapelusz? Matematyka! Ej, właśnie! To jest 7 kordów! To są kordy? A fakt... Ale dziwne, no. bo są tylko i dwie liczby. I znowu mnie nie słuchacie, powiedziałam to 2 razy przed chwilą. Ja wierzę, wiecie co, ja mam dosyć. Ja w ogóle nie słyszę dzisiaj, też nie. Ale Mirki, no! Nie obrażaj się! Nie, zostawcie mnie, ja sobie na Falion oba. Jeszcze ją strzałą w tył pleców potraktował. Ja mam pomysł, patrzcie. Mirki dostała jeszcze strzałą. Rekin ci zerze. Wy po prostu wbijacie nóż w plecy. Mirki, wypłyń, serio, idziemy na kordy. No to tyle mamy pirackich statków. Zakładajcie litry i fruwamy. Słyszycie Milki? Halo Milki? No i Milki wyszła, no i na razie cześć. Milki się obraziła. Dobra, gdzie lecimy? Ja muszę najpierw naprawić litry. Dobra, ekipa, Milki, o, wróciła. No, wróciłam, ekipa. Ale... Wróciła. Nie, ja się zastanowię, czy w ogóle zostaję w tej ekipie, bo ja to jestem nielubiana. Spokojnie Milki, ale Milki, my cię słuchamy. Mhm. Znaczy, no to zależy w sumie kto? Ja cię słucham, serio. A, no dobra. A ktoś coś mówił? Dzięki. Dobrze, sprawdzam kordy, gdzie jesteśmy. 1550 000. Lecimy na 347 710. 347, ale co jest najbliżej? Tysiąc. Patrz na mnie! Najbliżej jestem do wywalenia bola. Kurde, dobra, lećmy po kolei. 340 na 710 lecimy. Odpalcie ktoś kordy i lećmy. 340 na 710. 340 na 710. No to tak, jakby to po kolei, to średnio bym powiedział, ale dobra. Za mną. Po kolei, jak jest w książce, żeby nie było. A, okej. Okay. Lecicie za mną? Lecimy za tobą. Dobrze, lecimy. Lolo, ty potrafisz prowadzić drużynę. No, odbiliśmy cię. No, jestem taki ogarnięty. No, znowu się stało. Odbiliśmy cię z rąk piratów i co? Od razu działasz. Gdzie my lecimy? No tak, idziemy teraz prosto. Gdzie ona nas, ej, ona nas prowadzi do pułapki? Gdzie my lecimy? No dawaj za mną, widzicie mnie czy nie widzicie? Ty, my lecimy w rejony, a mogliśmy na mapę spojrzeć w ogóle, gdzie co jest. No w sumie tak, no. Potem polecimy na mapę, ile tam było? Ile tam było? 304, tu jest jakaś twierdza, zobacz, czekaj. Chodź tutaj, tu widzisz? To? Czekaj, nie, ten... Chyba... Ja zobaczę, czy są jakieś to. Takie... Czekaj, to bo tu jest, to. Czekaj, zobacz. Czekaj, tu jest, ała, walnąłem. Co to jest? 618, no jest twierdza. Jest coś, ale są też kordy w książce takie, to będziemy mieli odkaczone. No to dawajcie. To jest jakaś, co to jest, twierdza? What? Co tam jest? Co? Tam jest miasto! Wow, Palią znowu nas nie słucha. Faktycznie. To właśnie to miasto było w książce, wiesz? Tak? Własne rzeczy. A, faktycznie. No dobra, to możemy najpierw tutaj, dobaczcie najpierw tu i potem do miasta lecimy. Ja. Na szczycie tego czegoś, co widzicie przed oczyma, jest skrzynka. Gdzie? Co, jest... tu, gdzie jesteś? A co tam jest? Tak. Jak tu wejść do góry? Dobre pytanie. Lecę elytrą. Że mam dwie, zobacz, to można prezent. Działać. Tak prezent? Zostawcie mnie tutaj znowu. Elytra? No. No możesz sobie ją zabrać, bo już mam. I to jeszcze było, i było znaczy, to ja też mam, nie potrzebuję. Zabierajcie sobie, ja takie rzeczy, takie rarytasy już mam. Dobra. A to gardzisz, było. Tak? Co jeszcze? Przetestuj, okay. Nie, ja tego nie. Ej, daj, powitajcie. Dobra, o nie, Dave niech zje sobie. Dave, no. Dawaj. Nie, ja słyszałem historię o tym, nie. Nie, no dawaj, Dave, zjedz sobie. Serio. Nie dam się wrobić. To jest żele Haribo. Nie. Zjedz sobie żelka. Nie dam się wrobić. Proszę. Dave. To jest dobre na brzyszek. Mam tylko jedno. To jest tylko jedno. Gdzie jest to Bolo? Nie, Bolo o nie, już ja nie pamiętam. Wiesz, co się chce po tym zajechałeś? No właśnie, ja słyszałem historię. Dobra, zjedz to Bolo, no ty pasujesz najbardziej do tego. Ej, czekaj, jestem głodny, weź mnie zlej. Jestem, lejcie mnie jak tego złego pieska. Git? Bijcie mocniej. Jestem. Dobra, jestem. Ty jesteś głupi. Już? Działa. No i elegancko. Mamy tego, lampkę za darmo, nie? Wyglądam jak tańcowy. Dobra, mi się zaradzę, to już jest tą drugą. Gdzie tu jest wejście? Jak się tego pozbyć? Gdzie są wejścia? Jest wejście chyba. Jest! Skrzynki moje! Moje! Kurde, creeper! Dobra, tego nie otwieram. Jak ktoś zginął. Otek. Nie przejmujcie się, to tylko ja. Więc jakby... Tak, się patrzcie, o, ja cię kręcę. Aż tu jest krwi.
Ale zbroja. Ej, zobaczcie to, Bolo, Dave, chodźcie na dół, tam gdzie jest ścieżka. Tak, tak, lecę, no. Czekaj. Widzisz, o, ktoś zszedł tu, nie to lolo. Jestem. Spójrzcie na to, Otwórz tą skrzynkę. Fuuuj! Patrzcie, ale dobra, zbieramy to. Tą krew zostaje. Nie, po co mam to? Nie wywołaj tego, bo potwór przyleci. A, sorry. Po co mam to? Zostawcie to tu. Te zbroje weźcie. Tak, to jest zbroje. Ja mam już krew nie mieszka. U góry coś jest? To ja to nie mam lampki. Ty, Bolo! Ty jesteś... Bolo, ej, Bolo się nie świeci u mnie już. No? Patrz, jak ja się świecę. Ja się świecę. Nie, u mnie nie. Nie, mnie też nie. Ej, chcielibyście spodnie? Nie, wszystko mamy. No dobra, elegancko. Dobra. Idziemy na górę czy co? No możemy iść, no tylko tam ciemno jest, jak nie no wiem. No dawaj. A, ja masz pochodnie, no i lasa oczywiście, światowo. No gdybyś słuchał, to byś wiedział, że mam pochodnie. Oj, Emilia, nie przesadzaj. Ja naprawdę, ja mam wrażenie, że Milki mówi w takiej częstotliwości, że nie może się przebić. O, ja tam nie! Nie! Ja skąd wy macie takie mieczyki? Ja nic nie mam takiego. Ała. Spokojnie, wszystko ci załatwimy, sorry. Nie mam problemu. Dobra, dzień. Nie bój żaby, jak byście powiedzieli. Dawaj do miasta, tylko nic nie ma. Dobra, dawajcie tam do miasta, ale to miasto to jest pogrom. Nie! Ej! Przeżyłeś. O, mój mózg! Nie miałem elytry. Nie miałem elytry założonej, rozumiesz, Lolo? Dobrze, jak już zginąłem, to zaraz polecimy do tego miasta, tylko spójrzmy, co my tu mamy i co możemy odkryć. No możesz zejść z tej planszy! Możesz te kapcie wziąć stąd? Ale powiem ci, że te kapcie to jesteśmy, jest kibic, że normalnie... Nie rób! Jesteśmy tutaj. Znaleźliśmy tu no. Gdzieś twierdzę i tu jest te... Nie mogę. Tu jest to miasto. Tu widzicie to miasto. Tu jest. Tutaj. Elegancko. I tu jest coś jeszcze! A, ty wskazujesz tym ogonem. Tak, wskazuj gdzie? Tu! Tu jest, tak, tutaj jest to miasto. I tu coś jeszcze jest. Dobra, zwiedzamy to dziś. A więc wyruszajmy, no dawajcie! A więc wyruszajmy w przygodę i sprawdźmy, co nas tam czeka. Dobra, ekipa, no to miasto akurat to jest najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem na tej wyspie. Pajmy sobie! A myślałem, że ja jestem najpiękniejszą rzeczą na tej wyspie. Dobra, Emilia, nie musisz tego pick me! Nieprawda, bo ja! A ja mam ciekawostkę, bo nie wiem, czy wiecie. Ale miasto rymuje się z ciasta. Koniec ciekawostki. A, czyli taki ten, Lolek, to jest ten kolega... Ty jesteś taki sucharek nasz, no. To jest ten, jakoś śmieszny no. Kolega w ekipie. Ale tu jest opuszczone wszystko. No nic nie ma, tutaj... Boże, katastrofa. Ej, to miasto jest opuściło się jak ja w nauce. Myślę, że jestem słaby, nie? No ten wiecie, śmieszny kolega, nie, w ekipie. Śmieszny sucharek, no, już widzowie to znają. Ale ogólnie, no, miasto jest mega ładnie zrobione, tylko widocznie ale wszyscy ja są... Ładnie, wszyscy zginęli widocznie. Tylko było pustoszałe bardzo, no to jest minus. Widzieliście tą jamę tam? No to spełnię ja, o kurde. Nie, to jest jama, nie, ja wiem do czego to jest jama, nie lećmy tam. To jest jama do tego takiego ładnego miejsca, gdzie nic nie ma. A byliśmy tam, dobra, wiem. Jaki tu jest piękny rynek, może tu zamieszkamy? O. Po co my miasto budowaliśmy, jak jest taki piękny gotowy? Jest twój kot? Jaki kot? Bo się dzieje ze mną. Jaki kot? Lat już się był taki kotek fajny, wygląda jak pantelka, ale no chyba zginął. Aha, to ja wiem, który... A ocelot, chodzi ci o ocelota. Nie, kot tak. Tu można zamieszkać, tu można wszystko zagospodarować. Nie wiem, jak tam się wchodzi. No. Kurde, w takim porciku, ja się czuję jak w jakiejś Chorwacji. Jak tu ładnie. Jest ładnie. Ej, a były kościółek. No jest ładnie, aczkolwiek jest za duży moim zdaniem przepych. Ladna. Jaki przepych? Przepych jest. Czemu przepych? Bo Lolo tu jest. Przepych. Jezu, jaki to naprawdę... Dobra, no jak tu stoję, no nie jakbyś był na wakacjach, nie? Patrz. No tak, jeszcze by taka muzyczka musiała grać. Taka gitareczka. Tak. Wiecie, taka gitareczka z Inferno w CSGO, wiecie o co chodzi. Tak. Kurde, co to jest? To jest ten! Sanktuarium. Tu nie ma nic! Tu nic nie ma! Serio, to wszystko, ja nie wiem, ten potwór to pozjadał razem z ludźmi? Albo nie zdążyli dobudować. Albo to jest, w ogóle no pachnie to taką farbą albo i ciepłą, taką ciepłą cegłą tu czuć, super nie? Super pokój, nie? Patrzcie, palion, super pokój, co? A, widziałem to, no. Dla Bola. Wow! Wiem. Bola, mamy dla ciebie pokój, o. Tak. To jest ta, kawalerka w Warszawie za 800 tysięcy. Dobra, tu skrzynkę, ja nie wiem, naprawdę. Pa. Dobra. Nie, jest mieszkaniec! Zobacz! Jest osadnik? Jest mieszkaniec! A że chrabąż! Się już zalągł, widzisz? A że chrabąż! Dobra, zabijam go. Wyczyśćmy tutaj ludziom. Skrzynka! Jaka? No tu właśnie nie ma nic w tych skrzynkach.
Pustki, pustki, pustki. No ładnie tu jest, ale tu trzeba było wszystko zagospodarować, bo tu tak naprawdę... Kurde, tu są drzwi donikąd. Ciekawe miejsce, naprawdę podoba mi się. Ciekawe miejsce i... Nikądowo. Nie spodziewałem się takiego... Nie jest to nowoczesne miasto, ale jak na to, że tu są piraci, to jest ultra nowoczesne miasto. Ej, chcę ci pokazać. To jest statek. Co? Chodźcie, zaraz ci pokażę, mam co ładny zrobiłem. Porcik, no przepięknie. A gdzie ty jesteś? Grupek. Psa. Co? Łeb. Co to? Co ty robisz? Dobra, a, idziemy na następne korty, bo... Co się, co się odwala? Jakie fajne! Co się odwala? Chcecie usiąść do mojej karuzeli? Co się odwala? Jak to? Dobra, nie, dobra, dzieci się bawią, my lecimy na następne korty, okej? Fajne, co? Kasuję kordy, na których już byliśmy. 608 tu byliśmy. Odkrywam byliśmy, lecimy dalej. Moi drodzy, 630 280, uwaga, uwaga! Mamy kolejne miasto! Tak, które było na mapie. Co to jest? Dobra, lecimy. Jak tu ładnie! Co to są za miejscowy? Ale wielka góra. Ej, ale crazy. Tu, ale pięknie, to jest takie miasto ładne. Kurde, co ładnie robi, tu jest, pięknie, co robi statek w centrum miasta? Wiesz co, mi się zdaje, że to było jakieś miasto portowe i on może na przykład był takim głównym statkiem, który dowodził im żywność. A, no może albo, tak, albo tu po prostu remontują. O, ja też tak myślę. Albo tak, albo tak. Ej, to jest miasto na wodzie. To jest miasto na wodzie, Wenecja. Wenecja! Let's go. Byliście w Wenecji kiedyś? Byłem. Nie. Tak. Ja nie. Ja też nie. Ale w spokojnie, daj, bo nie będziesz smutny, polecimy razem. O! Dobra, co? No jakie ładne! Na wodzie wszystko tutaj brzmi, naprawdę. Brzmi na wodzie! Tam jest jakiś statek, mam lunetę, sprawdźmy, czy ktoś tam żyje. Nie, zero ludzi. Pusto tu jak nigdy. Czemu tu jest tyle różnych budowli, a ludzi nie ma? Ten potwór wszystkich zeżarł. Mega dziwne to jest. Jakim cudem my jeszcze żyjemy? Ej, nie, ja się czuję dziwnie, jak to jest tak pusto, nie? No. Ja się czuję tak nielegalnie, że my tutaj w ogóle nie powinniśmy chodzić. Nie, ale fajnie, możemy robić wszystko, tu nie ma zasad. A co jeśli my jesteśmy w grze The Forest? No. Dobra, Lolo, ty twoje żarciki to może schowaj do szufladki. Ale co jeśli jesteśmy w grze The Forest? Ej, a jeszcze gorzej, jakbyśmy byli w Minecrafcie, nie? No serio, to już w ogóle, Lolo, jakbyśmy byli w Minecraft. Była tragedia. No dobra, w tym mieście naprawdę jest mega ładne, widzowie. Wow. Napiszcie w ogóle, jakie miejsce wam się dzisiaj będzie najbardziej podobać, bo widocznie zwiedzamy same ładne miejsca dzisiaj. Ale chodźcie na tą wielką górę, nie wiem, czy ją widzicie, tam gdzie, ale co teraz. Ale bo ja ten statek, no, widzę, coś, widzę jakąś jamę po prostu, chciałem zerknąć, co... Jama. A, zerknij! To jest Yamaha. Yamaha. Yamasol. Enemy! A, to jest kolejny ten! Ja mam dosyć was. Patrz, to jest kolejny... Oooo, jak gdzieś spadnie, co jest? Ja was zgubiłam. Ja tam nie schodzę. Są naprawdę? Najpiękniejsze wakacje w moim życiu. Największa góra, jaką widzieliście. Jak zginąłeś. Ja też zginąłem. No wy jesteście geniusze, wy nie umiecie spadać na elytrze. O, ja jestem nie. Skrzynka! Spusta. No nie mogę, ktoś już był tu przed nami! I wytrzymam. To był prawdopodobnie pirat. Prawie zginąłem, ale żyję. Patrz, kolejna twierdza, to jest nienormalne. Ekipa, moje kordy mówią, że na tej wyspie coś będzie. I to jest to. Ja to zaznaczę do usunięcia. Musimy to sprawdzić. O nie, zaraz mi się lit raz przyje. To jest inna wyspa w ogóle, ty. Osobna, jakby. Tak, tak, tak. O kurde, kolejne ty. No miasteczko małe, ale dobra, to nie jest już takie pokaźne. Ale ładne. Wygląda nadal jak nasze trochę. Tylko nie bambusowe. Jest. Może zmienimy lokalizację. Ładne. Jest ładnie bardzo, no. No i co? Jest ładnie jest i bez ludzi. Zatopiony. I bez skarbów, co? Bez skarbów, bez ludzi, wszystko jest skradzione, wszystko jest, wszystkich pożar, potwór po prostu i tak wygląda właśnie nasze życie. Pusto. Ale oczywiście. Ale ogólnie mi się podoba. Ale domy no mają 2 metry kwadratowe tu, nie? No jakbyś, bo to jest takie kawalerkowe. Postawiłbyś łóżko i więcej byś tutaj nie postawił tak naprawdę. Za tą wyspą coś bardzo jest? Czekaj, my tam stamtąd nie, to stamtąd nie dopływaliśmy. Ej, a tam jest jakiś statek zatopiony. Gdzie? No, tam a, dalej. Widzę, no. Widzę. Możemy tam można powrócić. Byłoby go zobaczyć. A, to pewnie z Lolo tutaj były i oblabował. No nieprawda, mi to nie było. Nie, no tutaj jest... Czekaj, my w takim statku znaleźliśmy skafander, Bolo. Ja przed dziury mam, patrz. O, beczki! Patrz. Beczka, ale to beczka. Jest brak jakiś stary. Kurde, przecież to już tu leży w tej wodzie chyba... 50 milionów lat. Setki lat. Dobra, lecimy na kolejne kordy. Nie ma co marnować czasu, zwiedźmy całą wyspę, żebyśmy mieli pole do manewru pomiędzy potworem a nami, bo będziemy znali całą wyspę i będziemy wiedzieli, gdzie się ulatnieć najwyżej. Ale mi się zdaje, że to jest jego wyspa, wiesz? I ta wyspa się nazywa Wyspa SpongeBoba. Albo i nie. Widzowie, napij żarty Lola to jest jakiś kosmos. Naprawdę, po prostu.
No co? No dobra, no dobra, no lecimy do kolejnego miejsca lepiej. Bolo, czemu ty się znowu świecisz? Bo ja jestem świecący chłopak, który urodził się w tęcy. Ale zabłysnąłeś, hahaha. To jest piracka flaga! No a właśnie, Lolo, ty był porwany ogólnie w tym miejscu. Ja ci tutaj pokażę, bo ja miałem pokazać. Czyli to jest kolejne miejsce, ja w ogóle nie usuwałem, nieważne. Zobaczymy, czy jest Zbysiu. Pokażmy tutaj własnie. Jaki Zbysiu? No, nie pamiętasz Zbysiu? Majtek! Ja wiem, który Zbysiu, ja wiem, który. On tu został. Halo? Cześć! Nie ma go! Majtka nie ma. On chyba za to złoto polecie na Teneryfę. Majtek, gdzie ty jesteś? Wow, co to jest za siedziba? Patrz, ja ci pokażę. Tutaj, gdzie ty jesteś, papilon, chodź, patrzcie. Tu. Na dole się idzie, tutaj za tron i tutaj jest skarbiec. Skarbiec pirata. No, wszystko ukradliśmy. I są potwory, to trzeba stąd wyjść. Spadajcie stąd! A teraz tak, gdzieś tutaj się szło i była moja cela, wam pokażę, chodźcie. Ja chcę się zjeść jak w domu, ale ty się teraz chwalisz czy się żalisz? Nie, no ja się czuję jak w domu, ja tutaj spędziłem całe 24 godziny, nie? Dobra, idziemy teraz na dół. I co, przytulnie było? No pewnie, tak było przytulnie, że prawie zasnąłem. Ale nie zasnąłem, bo nie było przytulnie wcale, się bałem. Chodźcie tu. O, piękne cele, jak ktoś będzie niegrzeczny, to go tu schowamy. Tak. I będziemy teraz iść na dół. To było tu? Pierwszą osobą, która zasługuje do zamknięcia w celi, jest Bolo. Dlaczego nie było? Oj, patrz, daj go. Ej, goni jest zombie. A nie, o, to tutaj, o, tu dobra. Sobie tu żył. Tu byłeś więziony? Tu sobie dobra, żył. Patrz, no, nawet widać. Tu lecę. Sobie żył. A, widać, no. Tęsknię za łódką. Tęsknię za milki. Mlecze. Mlecze. No, za milki, i tak sobie żył Lolo przez 24 godziny. Tylko 24 godziny byłeś dumny więziony? Dumny jesteś z siebie, Lolo? Mam nadzieję. Powiem wam szczerze, że tak. I to mało w sumie. Bo nie, bo zezwałem piratów, powiedziałem, że nie są Sigmami. No bo są śmieszne. Bo jak jest mi Sigmy. I powiedziałem piratom, że nie są Sigmy i w sumie S, nie? Aha, aha. Kto to jest Sigma? Dogadałeś się. No to ja. To ja, dobra, nieważne, idziemy do ostatniej miejscowy. Dobra, moja księga mówi mi 1400-1600, czyli coś powinno być za tym wodospadem. Ja tutaj byłam. Jo! Ten wodospad. Gdzie byłaś? No na odcinku u mnie, ja byłam w tej świątyni. A byłam tutaj. Tu. A w tej, jako wielka. No, ale tam nie było nic ciekawego, w sensie jakieś tam rysunki i tak dalej. A byłaś tu? Okay. Legendy morskie. A tu nie widziałaś tego? Patrz to. Nie, no właśnie nie widziałam. Ziomki wodospad. Ty, tu są skarby. Kurczę. O kurde. Złota. Nie, zobacz, ile ludzi tu zginęło znowu. O nie. Patrz, ten walony potwór wszystkich zjada po kolei. Jak ja leci. Ładnie, ja nie mogę. O ja! Ile, ja tu zamestuję chyba. Złotka. Ile złota, ile pieniędzy tu wyczuwam. Zbieramy to. Skąd było ci kilof? Zbierajmy to. Dave'o, chcesz kilof? Ogólnie Dave? Otworzy się zaraz tutaj ten, patrz. Nie wiem czy wiesz, ale Dave Kilof można skraftować w craftingu i crafting się robi z 4 desek, a potem już patyki, a potem na przykład 3 żelaza i masz Kilof. Jakbyś nie wiedział, to ci dałem info teraz. Ej, a skąd pozyskać patyk? O. Wiesz co, to musisz znaleźć drzewo. Aha, czyli co, co to wokół nas, Dave da sobie radę. No. Drzewo to taki drzewo. Zbierajcie te łupy, bo zaraz coś wybuchnie tu. Ale ja nie mam trampa. Ale ja nie zbieram tych łupów, bo ja nie lubię okradać piratów. O nie. Jak nie lubisz okradać? Mam... Nikogo nie ma, tu wszyscy nie żyją. No ale no to po co to zabierasz? To zostało dla nas, no bierzemy to na paliwo. Ja mam tyle emeraldów. Moja łódka tyle nie udźwignie. Ej, to się dalej ciągnie, pa. Faktycznie. Ej, co? Ja biorę emeraldy, to jest najcenniejsze dla mnie. Tu też są robale. Ale tu jest młyn. Co do mnie strzela, no wy... Nie mogę! Nie wytrzymam! Bardzo potworów, uważajcie. Nie poradzę sobie! Pomóż gin. Mi! Gin! Au! Kurde, Lolo, nie biegaj w nich! Kurcze, creeperki! No, bo ja niechcący cię uderzę, nie, to cię zombie uderzył. No, trudny wyklepiesz. Bo jestem zombie! Lolo! Uważajcie, bo jest dużo tych potworów. Musisz się lekutko uspokoić, prawda? No, Lolo! A dasz mi trochę emeraldów? No, dam ci trochę emeraldów. Ej, bo mnie biją! Ile macie emeraldów? Bloków 24. A ja mam 9. Pomocy! Ja mam 26. Co? No? Co się dzieje, Milki? W ogóle mnie nie słuchacie. Jesteś... Ja potrzebuję pomocy oczywiście. A bo to jest Milki. Dobra, żyje, a wy w ogóle... Ale jesteś syreną. Nie radzisz sobie jako syrena? Nie, Emilia, ty nie zauważyłaś, że jak jesteś na powietrzu, to my się nie słyszymy, bo jesteś syreną. Ale nie, bo wy nie ogarniacie. Milki, przyznajemy się, nagrywamy odcinek i ignorujemy Milki przez 24 godziny. No masz. No tak myślałam właśnie. No, słuchamy Milki przez 24 godziny od teraz. No Milki, mów coś, no słuchamy. No ja się teraz obrażę. A, no teraz okay. To bez sensu. Koniec filmu, no i koniec filmu. Moi drodzy, obrabowaliśmy właśnie piratów, o dziwo.
Nie wiem, ten skarb był mega banalny. Oni pewnie by się zabijali o to. A nam to tak bardzo niepotrzebne, bo my na Palionowie jesteśmy zarobieni i mamy, prawda, zielone. Także widzowie, wracamy na wyspę. Musimy się przygotować do tego wielkiego stwora, bo czuję, że nadchodzi.